Bielsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania na dzisiaj jest tak na dobrą sprawę przy końcu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Aby jeszcze bardziej wykorzystać środki, które mamy zapisane w ramach realizacji tej Lokalnej Strategii Rozwoju, na sam koniec jej realizacji przygotowaliśmy wyjazdy studyjne w ramach tak zwanych operacji własnych. Mamy też do zrealizowania, tak naprawdę już jesteśmy przy końcu, projekt współpracy, także dużo już za nami, ale jeszcze trochę przed nami. I dzisiaj podpisaliśmy umowę z samorządem województwa lubelskiego na operację własną, na wyjazdy studyjne do Austrii. Ten wyjazd studyjny będzie ukierunkowany na ekoturystykę, czyli ekoturystyka jako pobudzenie rozwoju usług turystycznych na naszym terenie. Doskonale wiemy, że nasz teren jest bardzo bogaty w bardzo mocne zasoby naturalne, historyczne, kulturowe, ale przede wszystkim przyrodnicze. I na tej bazie chcielibyśmy zaprosić wszystkie osoby, które realizują, udostępniają, zajmują się świadczeniem usług turystycznych na naszym terenie, aby wprowadzili do swoich zadań, do oferty swojej również nowo powstałą ekoturystykę. I aby mogły te osoby to zrobić, to my przygotowaliśmy właśnie takie wyjazdy studyjne, gdzie pod okiem doświadczonych przedstawicieli z lokalnych grup działania z Austrii osoby z naszego terenu będą mogły podpatrzeć, nauczyć się i te najlepsze doświadczenia przenieść tutaj, aby jeszcze lepiej, jeszcze większą ofertę móc przedstawić potencjalnym turystom tutaj na naszym terenie. Takich wyjazdów będziemy mieli 3, po 15 osób zabierzemy na każdy wyjazd wszystkich mieszkańców, którzy są zaangażowani w działalność turystyczną. Zapraszamy na wyjazdy studyjne do Austrii w okolice Wiednia, Mittelwel region, gdzie przedstawiciele lokalnej grupy działania właśnie z tamtego regionu będą pokazywali, jak wygląda ekoturystyka, aby jak najwięcej informacji i zagadnień przenieść tutaj na osoby, które świadczą taką turystykę na naszym terenie. Wszelkie informacje na temat wyjazdów studyjnych są zamieszczane na naszej stronie internetowej. Tam również jest formularz zgłoszeniowy. Ten formularz zgłoszeniowy należy pobrać z naszej strony, wypełnić go i dostarczyć osobiście do naszego biura do dnia 17 lipca 2024 roku, a pierwszy wyjazd studyjny będzie w okresie od 30 lipca do 2 sierpnia. Tak jak wspomniałem, wszystkie osoby, które są zaangażowane w rozwój turystyki, a chciałyby zwiększyć swoją ofertę o ekoturystykę, zapraszamy do nas do Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Te wyjazdy dla uczestników są bezpłatne. Koszt transportu, zakwaterowania i wyżywienia tam na miejscu pokrywa Bielsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania właśnie w związku z realizacją tego projektu jako operacji własnej.